Witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku z Timberborn. Z tej strony Shiron i kochani, kontynuujemy naszą rozgryweczkę z bobrami. Timberborn wygrał naszą ankietę. I tak jak wam powiedziałem, no teraz niestety Cupheada już nie będzie, ponieważ to nie uważam, żeby ta gra była jakaś tam super na odcinki, bardziej na streamy, a myślę, że zaczniemy streamować sobie od piątku właśnie może Cupheada. Ale to jeszcze się okaże, bo w piątek również mam zamiar odpalić serwer Minecrafta. Wiem, że no stop to przeciągam i przeciągam, ale no niestety tak wyszło. Dobra, kochani, pamiętam, że mieliśmy problem z jedzeniem i to dosyć diametralny problem. Tu niby jeszcze jest jakieś jedzonko, więc może coś tam jeszcze chłopaki pozbierają, no ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy w dupie na tym polu. Tu nie ma nic. Jak tam tragarzyny? No tragarzyny niby są. Już jeden umarł z głodu, kolejny też umarł z głodu. Oj, wszyscy umierają z głodu. Chłopaki, nie umierać mi tu z głodu. Migracja populacji, zróbmy sobie 17 plus 3. Niech oni idą jeść. Zjedzcie sobie. Znajdzeni? Chyba wszyscy. Dobra. I teraz robimy migrację. Znów 17 plus 3. I lecicie z powrotem. No nie ma tutaj żadnego pierdzielania się. Pracujemy, pracujemy, boberki. Pracujemy. Widzę, że tutaj to nam nikt nic nie robi chyba, prawda? No nie. Mimo najwyższego priorytetu nie ma nawet takiej opcji. Nie ma takiej opcji nawet. Ale wiecie co, ja sobie tutaj jeszcze zrobię w razie czego gospodarstwo. Niech ono tutaj będzie. Zawsze tej wody może troszeczkę zostanie. Zostawmy sobie jakieś roślinki przy okazji. Marchewka jest chyba najbardziej taka ogarnięta i marchewki 3 idą. Pszenica 3. Godni dojrzałości 10. No to marchewki lepsze. Po jedynie 4. Jak największe pola uprawne. Priorytet maksymalny. No dobra. Już bobery coś tam pracują sobie. 20-16, no to jest trochę już jedzenia dostarczonego. Myślę, że bobery jakoś wytrzymają. No ale są non-stop głodne, cholery jedne. I siądzie nam cała produkcja niestety. Rób ta. Macie kłód, więc pracujcie, boberki, pracujcie. Jak tutaj to wygląda? 93 jedzenia, no jest tego żarcia trochę. Zbiornik trochę też wody ma, więc na luzie. Może wytrzymamy. Na ile to starcza? Na 23 godziny. No, powinno wystarczyć, przynajmniej na jakiś czas. Zaraz będzie ta cholerna susza. I może być tak, że nam wszystko poumiera. Trzeba będzie zrobić więcej zbiorników i lepsze pompy. Ewidentnie. I tu zrobimy sobie cały farming. Właśnie, jak z naszymi rzeczami dotyczących krajobrazu, dynamit. Co my tu potrzebujemy, żeby zrobić dynamit? Potrzebujemy żelaza. Nie mamy żelaza. No właśnie. Nie jest zbyt dobrze. Tu chłopaki się opierdzielają z tym. Zróbcie mi to. Jak najszybciej. To tak samo możecie jak najszybciej zrobić. Będziemy mieć teoretycznie już produkcję zapewnioną tutaj. Będziemy mogli zniszczyć to. I w razie czego sobie podajemy jeszcze po jednym z... No tu już chłopaki pracują, dobra.
po jednym z energii zwykłych. O tego typu. Widzę, że to tak ciężko będzie nam dopasować, no ale dobra. Jedno tu. Drugie tu. I oczywiście standardowo tykamy to w ten sposób. No i mamy suszę. Tu jest 104, tu jest tylko 77. Znaczy, żarcia jako tako jeszcze mamy, aczkolwiek będzie susza, no to może być problem. Tu jest sporo tych pomp, które pompują niby. No ale ta woda też u nas schodzi diametralnie. Więc na pewno tu zrobimy sobie zbiorniki na wodę dodatkowe. Żeby nam to w jakiś sposób pomogło delikatnie. Dobra, marchewki są zbierane, widzę. Wody już nie ma. Wszystko zaczyna obumierać. 8 dni, o kurde. Cały czas ta susza u nas rośnie. Susza, sucha, sosza, szosa. Obawiam się, że zaraz może być problem właśnie z tym. Więc może byśmy zatrzymali te pompy. Niech pompy chodzą tylko... Niech jedna pompa chodzi w sumie. Tu mogą dwie. I ta woda również się chyba przelewa delikatnie. Musimy mieć produkcję non-stop żywności. Nawet mnie jeszcze to zatrzymał. Konstrukcji brakuje materiałów. Odseparowany budynek. Który? Ten. Odseparowany, bo on nawet nie ma schodów jeszcze. Czemu wy tego nie chcecie robić? No maksa, proszę. Na co wy wydajecie te wszystkie kłody? No na to. To możecie zatrzymać. I to też możecie zatrzymać. Ten drewal u nas pracuje tylko i wyłącznie. Moglibyśmy dać nawet dwóch tych drwali. Też by się nic nie stało. Albo gdzieś tu. Rozbierzmy to. Dodajmy priorytet większy, niech będzie jeszcze jeden drwal. I ścinamy to wszystko. Osiem na 40, 0 na 40. Uuu, wody brakuje. Dobra, nie ma jeszcze tragedii. 58, 72. Bo marchewki dopiero rosną. Dopiero mają 2%. No, chyba saving, tak. No, może być zaraz nie za ciekawie. Gdzieś jagody jeszcze nam wzrosną, więc o tyle dobrze. No, tu ci raczej nic nie urośnie, przyjacielu. No, może i urośnie. Się kłody skończyły. 6 dni suszy. Kurde, dużo. Długa będzie ta susza, naprawdę. Pierwsza jeszcze jak cię mogę, ale ta druga susza to już jest tragedia. Nie wiem, czy nie będę musiał gdzieś tutaj zrobić jeszcze właśnie tych schodków i jakoś tutaj zabunkrować nasz stawik. Dobra, tu irygacja widzę, że też już się zaczęła działać. To tak, tu już wody brakuje. Ciężko to widzę.
O, tu jeszcze ścieżka potrzebna. No dobra, zróbmy tą ścieżkę. Jak wolicie, no. No jak nie? Jesteś podłączony. Co oszukujesz? Co oszukujesz? A, dobra, przepraszam, nie oszukuję. Nie oszukuję, bo tu nie jest podłączone. Jak jedzenie? 4 jedzenia, oho. No i mamy problem. No i mamy problem powoli. Zróbmy jeszcze z jedno stanowisko zbieraczy. Woda topnieje w oczach. Woda topnieje w oczach. Dwadzieścia pięć żywności, a tu? 3. Zapanował znów głód. Dobra, ale ci zbieracze trochę to ogarniają, więc spoko. Jak gody nam dupę ratują. Ej, jagody nam dupę ratują, ewidentnie. Drewienka trochę nam się tu już zbiera powoli. Nie, nic się nie zbiera. Nic nam się tu nie zbiera. Czy oni coś tu już donieśli? A gówno, nic nie donieśli. O, no dobra. Składowanie. Gdzie to było? Gdzie to było? Nie, w domostwach tego nie było, w pracy tego nie było. Gdzieś tu? Urząd dzielnicy, tak jest, dobra. Dzielnice muszą być oddzielone rogatką, naprawdę? Dobra, damy to tutaj. Tu będzie kolejna rogatka, jeżeli chodzi o nasz nowy dystrykt. Urząd dzielnicy. I on będzie tutaj. I tu będą ze dwie osoby, które będą to nadzorowały. Tylko tak, migracja populacji. Tu potrzebuje z jednej, nie, jedna, dwie. Dwie osoby. Tylko te dwie osoby będą musiały same to zrobić potem. Jeżeli chodzi o pracę. Punkt odbioru. Co on potrzebuje? On chyba nic nie potrzebuje. Tak, nic nie potrzebuje. W sumie spoko. No i zapanował głód. Znów. Znów zapanował głód. No tu jeszcze mają trochę jedzenia, więc o tyle dobrze. Tu widzę, że już osoby pracują. Więc cały czas zębatki i resztę mamy, więc o tyle dobrze. Więc tak, tu już możemy z tego zrezygnować. Tu już nam to jest niepotrzebne. Prawda? Czy jest? Nie, nie jest potrzebne. Dobra, usunięte. No i teraz co? Punkty nauki też możemy już przenieść tam. Nauka będzie gdzieś może tutaj? Albo gdzieś tu? Też może nie. Punkty nauki przenieśmy w tym miejscu.
I z tamtego już zrezygnujemy sobie bez problemu. Pierwsze jagody są. Mały magazyn. Posterunek tregarza. Gdzieś tu była kuchnia przez nas zrobiona. Może to był tylko magazyn. Tak, to był tylko magazyn, to niepotrzebnie nawet zrobiony. Niepotrzebnie zrobiony. Więc tak, zróbmy tu migrację populacji na dzielnicę. Nie mogę. Czemu nie mogę? Dzielnica trzecia. Dzielnica wodna. Niech to będzie tak. Migracja populacji. Czemu nie możemy jej zmigrować? Osoba nie ma domostw? No, żeby wybudować domostwo, to najpierw tam trzeba jakoś chyba dotrzeć, prawda? No właśnie. No właśnie. Połączenia. Tutaj nie ma nic tak naprawdę, co nas interesuje. To jest tylko punkt odbioru. A punktu nadawczego to my nawet nie mamy chyba. Dobra, możemy tak, zebrać to tutaj. I zrobić migrację populacji na 3 osoby. Jedenaście żarełka, 3 żarełka. Znów panuje głód. Cholerna susza. Znaczy tak naprawdę to nie susza, ale dobra. Po prostu brak jedzenia. Oj, straszna lipa się robi. Dobra, punkt nadawczy. Gdzie to jest? Punkt dystrybucji. Zróbmy go może gdzieś tu. Dobra, niech będzie tutaj. Już chłopaki sobie pracują. No i powiem wam, że zaczyna to nawet miło wyglądać, tylko tak. Wody również nam zaczyna brakować powoli. Może tą jedną pompę to sobie włączmy. Jedna pompa niech będzie włączona, bo naprawdę jest lipa. Brak robotników w budynku. Odseparowany budynek, to wiem akurat. Nikt jeszcze nie umarł z głodu, o dziwo. Chociaż żarcia jest mało. Zaraz marchewki dojrzają, więc o tyle dobrze. Tutaj tak samo. Ale czemu my nie możemy zmigrować populacji do dzielnicy wodnej? Może to tutaj powinno być? I ci nawet dam tutaj, no problem. Tu dajmy drogę normalną. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No bo tu schodów nie ma. Ale jajca. Oj. Dobra, czyli tak. Dobrze, że tego nie ma, że to nie jest zbudowane nic z tych rzeczy. O tyle dobrze. No nie pomyślałem w ogóle, dlaczego oni tu nie chcą zejść. Może to być i tu. I punkt dystrybucji, a raczej punkt odbioru. Gdzie był ten punkt odbioru, cholera? Praca, praca. Punkt odbioru. Dobra, teraz powinniśmy móc zrobić sobie migrację populacji, prawda? Dzielnica czwarta, jak najbardziej.
Trójkę. Trójkę. Dobra, priorytet budowy na deski i kłody. Zrobili to już nadawczy, zrobili. Wytycz nową ścieżkę. I tu potrzebujemy kłód. Potrzebujemy desek. Gdzie są deski? Tu jest deska. I potrzebujemy... O nie, nie. I potrzebujemy jeszcze... jakiegoś jedzonka. Mogą być jagody. Ograniczenia dystrybucyjne. 5-15. Kłoda. Wartość niska. 0. Wartość wysoka 10. I to samo tyczy się desek. 0, 10. Mamy kogoś do dystrybucji, czy nie bardzo? On jest jeszcze głodny, cholera. Dobra, włączamy kolejną, bo już naprawdę jest lipa z wodą. Tu możemy jedno wyłączyć, bo mają dosyć sporo tej wody. Naprawdę nie macie ludzi? No dobra, robimy kolejną migrację populacji. Bezrobotni niby jest mało. Co oni tu robią? To stanowisko można usunąć bez problemu. Niepotrzebne całkowicie. I tu jeden zbieracz też wystarczy. No i zapanował znów głód. 57 wzrostu. 8. Dobra, zaczęło coś dojrzewać. Jedna osoba umarła z głodu niestety. Czemu to jest dwóch? Kurde, nie ma ludzi. O, transportują chyba wodę? Nie. Woda, kłody, kłody, woda. Woda, kłody. Tylko nam aż tak kłody nie są potrzebne. W ogóle na co oni tak przerabiają te kłody? To jest pytanie. A, 73 zębatek i tak dalej. No to dużo wyjaśnia. Magazyn. No żądane 100 jest pewnie. No i no właśnie, nie rozumiem trochę. No, nikt im tu naprawdę nic nie dostarczy. Nikt im tu kurde nic nie dostarczy. No róbcie migrację, no to jest bez sensu. Czy dwa dni suszy, cholera. Jedna osoba bezrobotna. Można by było tutaj... zrobić kolejne gospodarstwo. Kurde, ale tej wody zaczyna brakować. Palamy kolejną pompę. Ale nie ma ludzi pewnie do tej pompy, no oczywiście, że nie. Teraz tu trzeba zwolnić. Będziemy lecieć tylko i wyłącznie na dwóch. Gdzie jest żarcie? Ale oni się opierdzielają.
Kłody. Czemu ty transportujesz kłody? Umiera ze starości. Cały czas mi umierają ze starości. Shit happens. Dobra, jeszcze jedno gospodarstwo, potem będziemy je usuwać. Tu jest coś takiego jak kuchnia na przykład? Samo zboże. Czyli lipa. Grill jest spoko na ziemniaki. A ziemniaki rosną 2 dni dłużej. Jest jeden ziemniak. Z jednego ziemniaka robimy 4, więc teoretycznie, czy coś tak opłaca? No nie wiem. W sensie mniej zbierania, to fakt. Bo tutaj 3. Tu da 4, tylko 2 dni dłużej. Pompy nie wyrabiają. I serio te pompy nie wyrabiają. A to stanowisko można usunąć znów. Jest już niepotrzebne. No i tak. Czy tutaj już coś jest? 18 desek przetransportowali, niby. Można by było już zacząć robić to. Jakby jedną kłodę przetransportowali, to już by było lepiej znacznie. To jeden dzień. I skończyła się woda, moi drodzy. O, fuck. Irygacja. Zatrzymujemy irygację. Trudno. Skończyła nam się woda. Wyschła. Po prostu wyschła. I tutaj tak samo. Teoretycznie powinniśmy zdążyć. ...55 marchewek tylko? Tu nic? Wow. O, nic nie rozbierają, to tyle dobrze. Trochę tego jedzenia jeszcze będziemy mieć. Ale tu już wody nie ma w ogóle. Zero wody. Ale tu długo nie wytrzymają bez wody. Napiłeś się trochę? Trochę się napił. Dobra, pompujemy dalej, chociaż nie mamy już co nawet. Suszo, kończ się. Cholera. Chłopaki spragnieni są. Tak mało zostało. Zobaczymy, czy ktoś umrze, czy nikt nie umrze. No i skończyło się. Babci sranie. Irygacja nam siadła. Irygacja nam siadła.
Susza ustała. Zobaczymy, czy zdążą, czy nie zdążą. Dawaj, 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 dawaj. Oni bobry zaczną umierać. O, umiera spragnienia pierwszy. Drugi, trzeci. Ile ta woda może jeszcze lecieć, no? Marty. No w końcu. Kurwa, ile bobrów poumierało. Ja pierdzielę. 3, 6, 8 bobrów zdechło. Nie zabił nas głód, zabiła nas susza. Zabiła nas susza. Wyschło i obmarło? No jakim cudem? Przecież ta woda już powinna tu być dawno. Kurwa. Nie, no dobra, w następnym odcinku próbujemy sobie tutaj ogarnąć całą plantację, bo robimy już całkowicie przelot migracji stąd tam. Tutaj ten posterunek tregarzy możemy w sumie zostawić, aczkolwiek nie wiem, czy będzie jeszcze nam potrzebny. To usuwamy i lecimy tylko i wyłącznie z polami. I lecimy tylko z polami. Na pewno zrobimy więcej zbiorników na wodę, bo to jest potrzebne. To jest na pewno potrzebne. Nie, nawet już w tej chwili zaplanuję te zbiorniki. Żeby nam ich wkrótce nie zabrakło. Zaspałem trochę z tą wodą, no niestety. Nic na to już nie poradzę. Teraz mam nadzieję, że im wody nie zabraknie, że non-stop będzie wody pełno. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, Discorda, harmonogram i resztę tego typu rzeczy macie na stronie, gdzie jest również głosowanie na gry, które chcecie kontynuować. Tak więc jeszcze raz trzymajcie się. Hej, hej!